przyjmuje zamówienie społeczne. Widać, że się rozumiemy od pierwszego słowa. Skoro jestem w tym kraju, trzeba mówić językiem tego kraju. Tak jest, przyjmuję zamówienie społeczne i pragnę powiedzieć wam krótko na temat, o którym w Gnieźnie musi się powiedzieć, na temat Bogu Rodzicy. Przed tym parę słów na temat autora. Wiadomo, autor jest nieznany. Tradycja przypisuje pochodzenie Bogu Rodzicy świętemu Wojciechowi. Więc na temat świętego Wojciecha. Ale nie chcę mówić nic od siebie. Tutaj poprzednik naszego umiłowanego prymasa, kardynał August Chlont, kiedyś w związku z uroczystością świętego Wojciecha w latach między pierwszą a drugą wojną światową, nie pamiętam dokładnie w którym, odwiedzał Pragę i w czasie uroczystego zebrania, zaproszony na podium, powiedział tylko jedno zdanie. Kiedy nadejdą owe Pentecostes Slave, zielone świątki Słowian. Myślę, że to, co tutaj dzisiaj przeżywam, jest jakimś echem słów tego wielkiego prymasa Polski niepodległej, Polski dwudziestolecia, Polski okupacyjnej. Przytaczam z czcią dla tego, kto te słowa wypowiedział, a zarazem dla tego, kto jest autorem, jeżeli nie Bogu Rodzicy, to przynajmniej inspiracji, z której wzięła ona początek. Moi drodzy, Bogu Rodzica jest najstarszym pomnikiem polskiej literatury. Historia literatury pozwala nam ustalić najstarsze zapisy tej wspaniałej pieśni orędzia na wiek XV. Mówię pieśni orędzia, ponieważ Bogu Rodzica jest nie tylko pieśnią. Jest równocześnie wyznaniem wiary. Jest polskim symbolem, polskim credo. Jest katechezą. Jest nawet dokumentem chrześcijańskiego wychowania. Główne prawdy wiary i zasady moralności weszły w nią. Nie jest tylko zabytkiem. Jest dokumentem życia. Jakub Wujek, który pochodził z wielkopolskiego Wągrowca, najstarszy polski biblista, tłumacz pisma, nazywał Bogu Rodzicę katechizmem polskim. Śpiewamy ją zawsze z głębokim przejęciem, z uniesieniem, pamiętając, że śpiewano ją w momentach uroczystych i decydujących, a czytamy ją z wielkim wzruszeniem. Trudno inaczej czytać te prastare wersety, jeśli się pomyśli, że wychowywały się na nich pokolenia naszych praojców. Bogu Rodzica jest nie tylko zabytkiem kultury. Ona dała kulturze polskiej podstawowy, pierwotny zrąb. Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy. I człowiek przez nią tworzy siebie.
tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha, myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot. Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej nawet niż granice polityczne. Wiadomo, że naród polski przeszedł ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą 100 lat. A mimo to, pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę. Ziemi boskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi boskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Więcej jeszcze, moi kochani, wiemy, że w okresie najtragiczniejszym, w stuleciu rozbiorów, naród polski tę swoją kulturę ogromnie jeszcze ubogacił i pogłębił. Bo tylko tworząc kulturę, można ją zachować. Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. To nie przypadek, że pierwszym zabytkiem świadczącym o tej kulturze jest Bogu Rodzica. Chrzest, który w ciągu całego milenium przyjmowały pokolenia naszych rodaków, nie tylko wprowadzał ich w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, nie tylko czynił dziećmi Bożymi przez łaskę, ale znajdował stale bogaty rezonans w dziejach myśli, w twórczości artystycznej, w poezji, muzyce, dramacie, plastyce, malarstwie i rzeźbie. I tak jest do dzisiaj. Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem twórczości polskich artystów. Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień mających swoje źródło w Ewangelii. To przyczynia się zarazem do gruntownie humanistycznego charakteru tej kultury. To czyni ją tak głęboko, tak autentycznie ludzką. Albowiem, jak pisze Mickiewicz w Księgach Pielgrzymstwa Polskiego, cywilizacja prawdziwie godna człowieka musi być chrześcijańska. Tym razem bardzo Wam dziękuję za te oklaski w imieniu Mickiewicza. W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Żyją w nich jego dzieje. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego też
umie stawiać wymagania, umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować. Moi drodzy, te słowa mówi do was człowiek, który swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi, polskiej historii. Polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom. Mówiąc do was, młodych, w ten sposób, pragnę przede wszystkim spłacić dług, jaki zaciągnąłem wobec tego wspaniałego dziedzictwa ducha, jakie zaczęło się od Bogu rodzić. Równocześnie zaś pragnę dziś stanąć przed wami z tym dziedzictwem jako wspólnym dobrem wszystkich Polaków, a zarazem z wybitną cząstką europejskiej i ogólnoludzkiej kultury. I ten człowiek prosi was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu. Uczyńcie je podstawą swojego wychowania. Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy. Przechowajcie to dziedzictwo. Pomnóżcie to dziedzictwo. Przekażcie je następnym pokoleniom. Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich, przyjdź, światłości sumień, światłości młodych polskich sumień, przyjdź. Przyjdź i umocnij w ich tę miłość, z której się kiedyś poczęła pierwsza polska pieśń Bogu Rodzica, orędzie wiary i godności człowieka na polskiej, na słowiańskiej ziemi. Drodzy Państwo, w ramach